Stworzymy teraz telefon. Tworzymy nowy dokument, a nad nim nową warstwę. Narzędziem prostokąt zaokrąglony tworzy kształt telefonu. Następnie przechodzimy w opcję mieszania. Nakładam kolor gradientu. Po czym tworzę nową warstwę. Tworzę we wnętrzu naszego telefonu czarny kształt. Ponownie tworzę nową warstwę i białym prostokątem zaokrąglonym tworzę ekran. W opcjach mieszania nakładam na niego gradient. Ponownie tworzę nową warstwę, prostokątem zaokrąglonym tworzę elementy i ustawiam ich parametry w opcjach mieszania. Każdy element telefonu dodaję na nowej warstwie. Dzięki temu możemy ustawić opcję mieszania dla każdego elementu z osobna.
Teraz zmieniam kolor na czerwony i dodaję przyciski naszego telefonu. Powielam przyciski Ctrl J, obracam i dopasowuję rozmiar za pomocą Ctrl plus T. Teraz dodaję efekty tekstowe.